Tata, żreć! Teraz wyjechała, ja będę żreć, kurwa. Wiem! Masz, kurwa, żyj. Czekaj, jeszcze łyżkę. Tata, Wimpy! Nowa kaszka, proteinowa od KFD. Tak dobra, że może ulać szybciej niż myślisz. Siemaneczko, kolejny odcinek, znowu Hubert niedopytalski i ten wiecznie kontuzjowany. Boryśny, więcej kontuzjowany wagon. Tak, lecimy z następnym odcinkiem rozmów bardzo poważnych. Dzisiaj będzie troszeczkę bardziej bez jaja, nie? Oczywiście, czyli tak, poważniej. Przynajmniej się postaramy. Postaramy, jak zawsze. Tematów mamy może ze trzy. Pierwszy to będzie idole. Twoi idole, na których się wzorowałeś. Na których się wzorowałem. Gdy byłem może nie mniejszy. Ja to chciałem powiedzieć, że ty nigdy nie byłeś mniejszy. Dobra, mów, już miał być na poważnie. Na poważnie już się zaczęła. Nie, ale gdy byłem akurat osobą, która wchodziła w ten sport, w kulturystykę, wzorowałem się i do dzisiaj wzoruję i do dzisiaj podziwiam. Jest to osoba Lee Price, jeżeli chodzi o kulturystykę. Lee Price, przepraszam. Wydziarany, krótkie, ale... Tak jest, niesamowity człowiek. Przedrabiona kozak. Przedrabiana, no właśnie, być może przez to, że akurat miał podobne do moich, nie, no żartuję sobie, ale niesamowite przedramione, niesamowity brzuch, niesamowita łapa, niesamowity charakter tego człowieka. Treningi, gdy oglądałem treningi na właśnie na YouTubie czy gdziekolwiek z tą osobą, jego wypowiedzi, jego zażartość treningową, jego dążenie do celu, to była osoba, która mnie inspirowała i która ciągnęła mnie przez prawie x lat przez siłownię. Kurde. Ale co, czułeś z nim takie, powiedzmy, większe powiązanie przez to, że był twojego wzrostu i mogłeś się na nim nie, wzorować? Nie, powiem tobie, że ogólnie ujął mi osobą. Aha. Ogólnie osoba... Nie było nic związanego z tym, nie, że on nie. też... Taki, można powiedzieć, świruz, zafascynowany, taka napierdalanka typowa na siłowni, ciężki trening, dużo żarcia, dużo ciężkiej pracy, wylanego potu, to mnie właśnie do tego wszystkiego wprowadziło. To nie jest tak jak teraz, że przychodzę z zajebaną paską Nike'a na czole, żeby się nie spościć, a to były właśnie były takie treningi, to byli tacy ludzie, gdzie się trenowało 2-3 godziny dziennie i wydawało i dawało się tam z siebie praktycznie 200%. Teraz się to wszystko opiera na... Farmacji. Tak jest. Chujowe treningi, ale więcej koksu. Tak jest, chujowe żarcie, zjesz paprykarz przed treningiem. Idziesz paprykarz na trening. Jest dobry. Dobrze, ale nie przed treningiem. Zjesz sobie paprykarz przed treningiem, do tego kapuśniak po treningu. Kapuśniak, kurwa, co ty masz do kapuśniaku? Kurwa, zajebisty, mama zrobi zajebisty. Robię po prostu taki przykład, daję. Kiedyś, i to się właśnie, to kapuśniak, paprykarz przed treningiem, kapuśniak po treningu. I dużo koksu w czasie dnia, w ciągu dnia. Tam było odwrotnie. Jak najmniej koksu, jak najwięcej żarcia. Na przykład właśnie Lee Price ma takie zdjęcie przed domem, gdy jest na masie, idzie z kosiarą, jest bez koszulki, w spodenkach, ma brzuch wielki jak wielbłąd, jakby tam miał sześcioraczki. Po tym zdjęciu, 7 kolejnych miesięcy później, wychodzi na scenę. Czyli urodził. Urodził. No, wychodzi na scenę. Przedwcześnie, tak. I prawdopodobnie bliźniaki tam były. Jednojajeczne. Urodził, wychodzi na scenę. Z jednym jądrem, jak Marcin? No. Jak Paleciok w sensie? Tak, jedno na pół podzielone. Marcin, nie. Ty jesteś przypadek przystojny, po prostu, wierzą, wiesz, no. To robi. Ale jest kwestia taka, wychodzi 7 miesięcy później na scenę. Niesamowite docięcie, niesamowita jakość mięśnia, symetria, proporcja. No coś pięknego. To nie? U mnie tak z kulturystów bardziej. Kai Greene, jego dążenie do tego wszystkiego, nigdy mu się to nie udało, ale upartość, nigdy nie, się też kurwa nie poddawał. To było naprawdę fajne. Tak to z kulturystów. Charakterny. A jeżeli chodzi o polską scenę, kogo podziwiam od ich lat, no to ja powiem wam szczerze, to, że mi pomaga, to jest wagon, to, że mi pomaga akurat pomaga w przygotowaniach i prowadzi mnie teraz Radek Słodkiewicz, to nie ma nic z tym wspólnego. Od x lat twierdzę, że to jest facet, który wychodzi na scenę, ma niesamowitą plastykę ciała, niesamowitą plastykę ciała, jakość, docięcie. No. I jeżeli mówi, że Michał jest na 100%, ona jest na 200% trzymana. Jeżeli mówi, robi takie treningi, to te treningi są wykonywane na 200%. A Radek przede wszystkim jak zaplusował tą ostatnią walką, co ja kurwa w ogóle nie przypuszczałem, że on odjebie taki numer. Właśnie, przecież to jest jego wstanie.
jego kondycja na całą długość walki. On dla mnie tą walkę powinien wygrać. Dla mnie to rozpierdolił mi totalnie system. Byłem pewien, że to się skończy szybciej, że jak taki typowy kulturysta spuchnie, zsinieje. Czyli co to świadczy? Nichuja, czyli co to świadczy? Mnie, kurwa, zabił gość, się po prostu. Czyli o czym to świadczy? Jest kwestia tego, że no masz to tutaj, nie? Tutaj i tutaj, czyli masz charakter. Bo z charakterem tu się rodzisz, dobrze, a nie go nabywasz. Jeżeli tego charakteru nie masz, jeżeli no, właśnie to jest też kwestia taka, ten charakter, jeżeli próbujesz niby nabywać, nigdy go nie nabędziesz. Możesz być fajny, śmieszny w otoczce dla kogoś, ale w środku nigdy nie będziesz charakterny. Taka jest prawda. A propos jeszcze Radka. On, jak pamiętasz, było ostatnio zdjęcie, w którym on pokazał wakum. Wcześniej był hejtowany za duży brzuch, a chwilę później odpierdolił też numer w kulturystyce w weteranach już. Tak jest. Co tam było? Mistrza świata zrobił. No to jest dla mnie konkretne osiągnięcie. To jest właśnie pokazanie właśnie tego charakteru, nie? Że nawet jeżeli ludzie wszyscy mówią do ciebie chujowo, nie, brzydko, ty wiesz, że idziesz w dobrym kierunku, idziesz dobrą drogą i czego się trzymasz i ten ostatni odcinek, który wykonujesz, doprowadzi się do swojego celu, mnie nie interesuje to, co piszą, to, co mówią, tylko realizuję to, co ja sobie wcześniej założyłem do samego końca. Czyli masz to samo, co u mnie było w wyciskaniu, wszystkie te mistrzostwa świata, które ja zdobywałem. Zdobywałem tylko dzięki temu, że jestem na tyle popierdolony. Właśnie, to trzeba mieć takie pierdolnięcie na tym punkcie. Ludzie się bali podchodzić wtedy do ciężarów tego rzędu, oprócz tam wiadomo, tam Mendelsona i tak dalej, ale jak ktoś pomyślał o trzymaniu 350-400 w Polsce, to było, była jedna osoba, dwie osoby, które może by było, jeszcze Michał Wilk był, który by wtedy się szarpnął, tylko że on jak się kontuzjował, to tym on miał rekord 320, a ja potem 350, 60, 70, to ludzie się za głowę łapali. Ja też teraz, jak już pomyślę, to się łapię za głowę, bo teraz już wyluzowałem. To są niesamowite wyniki. Ale pamiętam wtedy, że to było tak, jak mówisz. Ja miałem to prosto. Ja sobie założyłem z zawodów na zawodu dokładać 10 kilo. I ja kurwa dokładałem. I nieważne, czy to było 350, 60, 70. Ja szedłem i ja to kurwa robiłem. Mimo że wiedziałem, że jest to skrajnie niebezpieczne. I że do tego trzeba być albo mieć tą psychikę mocną, albo być zdrowo pojebany, że w ogóle pod to podchodzić. I ktoś mi kiedyś właśnie powiedział, cały ten klucz do sukcesu mojego, że ja do tego podchodziłem, było to, upartość, nie? Nie, że jestem pojebany. Pojebany, tak, że dużo jest tego, tak? Właśnie, to też jest, zgadzam się. Że idę i robię, nie patrzę na to, czy tam jest taki ciężar, coś się stanie. Nichuja, ja jak zaczynałem startować w kulturystyce, spotykałem się z opiniami, że jestem za mały, nieproporcjonalny, że mam za krótki nie tułów. Nie jesteś. Nie. Nie jestem, nie. Nie, no, nie. Dziękuję Ci bardzo. Że jestem za mały, nieproporcjonalny, że mam dłuższy tułów od nóg. I że nigdy w życiu nic tej kulturystyki nie osiągnę. To tak jak w trójboju. Masz proporcje, za długa noga, za krótki tułów i już masz chujowy przysiad. No tak. Dźwignia się zjebana całkowicie. I mówiono mi, słyszałem to też, można powiedzieć, w opiniach sędziów, słyszałem to w opiniach zawodników, którzy już byli w kadrze Polski x lat startowali. I powiem Wam szczerze, to było akurat w 2009 roku, 2008. Kiedy nie miałem tych nóg takich rozbudowanych i ogólnie organizmu i wtedy właśnie się zaciąłem, gdy usłyszałem tą opinię od pewnego zawodnika, który zawsze jeździł w teamie A i mówił, że Kosel, ty nigdy nie pojedziesz na te zawody Mistrzostwa Europy czy coś dalej. Masz adres do niego? Gdzieś... No to mam takiego pozdrawiamy. Zabójcę w mordercach. Dlatego wiesz, i kwestia jest... Teraz po niego zadzwonimy, to nie odbiera często. Jest właśnie taka kwestia, powiedziano mi to, a poprzez to, że mi to powiedziano, tak się zaparłem, że powiedziałem, że rok to jest mało, ale do 2 lat udowodnię, że wyjadę na te zawody, na te Mistrzostwa Europy i pokażę, ile człowiek ma w sobie charakteru, ile znaczy, a przede wszystkim kulturystyka pozwoliła mi w życiu odejść od różnych rodzajów nałogów, dlatego bardzo ją tak mocno kocham. Nawet jak nie będę startował, zawsze będę trenował. Nałogi, mówisz. No ja w czasie startowania, w szczycie formy, też całkowicie tych alkoholu, no piwko wypiłem, wiadomo. Piwko musi być, ale do czasu, kurwa, ale... no było tak, że 3 lata, zero melanżu. Właśnie o to nic. Chodzi. Ja... Z tym, że potem jak przychodził off, panie, na offie będę za tydzień. No. Wychodzi z domu, mam zamknąć drzwi, zamknij na tydzień. Ta. To się zgadza, ale jest kwestia taka, że jeżeli wtedy się zaparłem, naprawdę liczyłem każde ziarko, można powiedzieć, ryżu, każdy gram mięsa, miałem stać o 6, robić kardio, robiłem i jadłem wszystkie posiłki, miałem i spać o 21, mimo że mi dzwonili chłopacy, jedziemy na kato, jest melanż, bawimy się, Kosel siedział w domu, bo wiedziałem, że ja sobie tą torebkę z ryżu, czy te 10 jajek zjem na noc, rano wstanę, będę się czuł zajebiście. I nie potrzebowałem tego, nie? No. Ja wtedy na przykład zamiast melanży potrafiłem brać bramki wszystkie święta, nie święta, sylwestry, żeby tylko mieć hajsy na starty, nie? Tak, bo żeby móc wyjechać, żeby móc trenować. To jest druga strona medalu. Żadnych zabawy. Ludzie myślą sobie, że a, zajebiście, bo on startuje, ale ile nas to wszystko kosztuje, no to...
Mało kto wie. No, dlatego ja teraz odpoczywam. Te sporty są nie... Ale za rok sobie, no na przyszły rok sobie wrócę, nie? Teraz będzie ciekawy temat. Historia kontuzji Marcina. Powiem wam coś więcej i teraz będzie na poważnie. Nie startuję 3 lata. Nie śmiej się, ma być na poważnie. Nie startuję 3 lata. A dlaczego nie startuję 3 lata? No przeżyłem w swoim życiu kontuzje kontuzjami, to na pewno, które się spowodowały w, troszkę w późniejszym etapie, ale 3 lata temu miałem, nie każdemu się zdarza na co dzień, miałem taką bardzo ciężką sytuację w życiu, miałem wypadek samochodowy, może bardziej tak, że potrąciłem człowieka, człowiek zginął na miejscu. No i to spowodowało to duże odbicie, powiedzmy się, może nie na organizmie, ale na psychice, na tym, jak człowiek potem zaczyna wszystko innego, inne postrzegać, nie? Powiem wam tak, że no, ciężko wyjść z tego głową, bo fizyka, jeżeli zrobisz sobie coś fizycznie, kontuzję, wyjdziesz, to wyprowadzisz, ale jeżeli sobie tam coś, powiedzmy, możesz w głowie się też załamać, zrobisz, ale raczej tak, wrócisz, a tu już jest potem takie traumatyczne. Tak, to jest trochę, traumatyczne, no? To jeżeli człowiekowi to się śni, nachodzi go. No ale to co, no możesz powiedzieć coś więcej, jak to było, jak to całe było? Okoliczności no to, tego? Całe okoliczności tego wszystkiego to były takie, że jechałem na drodze szybkiego ruchu, jechałem do pracy rano. Czyli szybkiego ruchu, czyli do 120. Czyli do 120, tak, to tam jechałem do pracy, jechałem do kolegi, można powiedzieć, który miał startować na zawodach wcześniej, mieliśmy razem wspólnie trening wykonać. Była 9 rano, słoneczko świeciło, puste drogi. Jechałem sobie, naprawdę jest to zmierzone potem, bo wiadomo, robią po wypadku pomiary i w ogóle miałem 74 na godzinę, wyjeżdżając na drodze szybkiego ruchu. Czyli że... nie na szybkiego, bo czekaj, bo byliśmy teraz z ekspresówką. A czy to DTS-ka, nie? Nasza kochana, no to jest droga szybkiego ruchu. No ale nie ekspresowa, czy nie ekspresowa, nie. A, no to jest droga szybkiego ruchu, wyjeżdżam sobie, bo już byłem przygotowany. Ja mówię, co człowiek robił na ekspresówce. Tak jest, dlatego to tak, to jest trzypasmowa. Czyli 90 tam jest. De facto też nie mogę się tam, pieszy się nie ma prawa w ogóle poruszać, nie? To jest gościu, który zbiera puszki. I zobaczył z jednej strony, jadąc samochodem, że na moim pasie, na mojej przeciwległej stronie leżą puszki po piwie. Zatrzymał ten samochód, to był pracownik zieleni, którzy tam, wiadomo, opiekują się tymi autostrami, ale jako się opiekują, no to muszą mieć jak wrzucone te koguty, założone te kamizelki, wszystko. On był w ogóle bez tego, powiedzmy, umundurowania swojego. Zatrzymał samochód po jednej stronie, jadąc w przeciwległym kierunku, przebiegł trzy pasy, przeskoczył moje barierki, przebiegł moje trzy pasy, podniósł puszkę z piwa, odwrócił się. Moim zdaniem był nieświadomy tego, że wchodzi już na pas na jezdni. Odwrócił się, bo szedł spuszczoną głową i wbijał w nawigację adres, gdzie ma jechać dalej. Ja wyjeżdżałem z dosyć ostrego zakrętu, byłem przygotowany do zjazdu z tej drogi szybkiego ruchu, do zjazdu na prawą stronę, dlatego no, prędkość taka była nie inna, 74 na godzinę. Wyjeżdżałem dosyć mocnego, zjechałem na chwilę z górki, podjechałem pod górkę i skręt był w prawo. Dlatego gdybym ja tego człowieka nie trafił, trafiłaby go osoba, która jechała za mną, bo nie miało możliwości wymanewrania. Ja wyjeżdżając za tego zakrętu, skręcającego już w prawą stronę, o jakiś metr, półtorej przed samochodem zobaczyłem tego człowieka, że idzie spuszczoną głową, wbija. Myślałem na początku, że pisze SMS-a, no ale później na policji się dowiedziałem, bez zeznania, że to była nawigacja, gdzie wbijał adres, gdzie ma dalej jechać. I on tą puszkę trzymał w ręce. Ja wyjeżdżałem z tego zakrętu, potrąciłem tego człowieka. Okoliczności były takie, a nie inne, że niestety trafiłem go w głowę, śmierć praktycznie na miejscu. Wyszedłem, próba reanimacji, no wiadomo, była taka, makabryczny był bardzo widok, nie było praktycznie możliwości pomocy tej osobie. Przykryłem, zadzwoniłem na tą policję i w ogóle poprzyjeżdżali wszyscy. I dla mnie takim najbardziej aspektem, który po tym wypadku mi utkwił w pamięci i który mi się bardzo długo śnił, to była puszka stojąca na środku ulicy, zgnieciona ręką. Czyli przy uderzeniu, gdy trafiałem tego człowieka, złapał tą puszkę, ścisnął, wystrzeliło go do góry, spadł i gdy odwróciłem się, patrząc do tyłu do samochodu, bo ten człowiek leżał z przodu, ja odwróciłem się do tyłu, tam prokurator, wszyscy byli i mówi, no ale co on tego szukał? Ja, i osoba, która jechała z tamtą osobą, powiedziała, no bo on był taki, że on zbierał wszystkie puszki. Odwracaliśmy się wszyscy nagle w lewą stronę, a puszka stała zgnieciona na środkowym pasie i to był taki czas, no to było, śniło mi się to notorycznie i to spowodowało to wycofanie się ze startów, bo jeżeli startujesz,
i jesteś na masie, jest zajebiście, jest dużo, jest śmiesznie, fajnie, ale robisz redukcję, jest ciężko. I co wtedy musi wchodzić? Psychika. Bardzo ważną jest rolą, żeby twoja psychika nie była złamana, tylko twarda. Twarda jak stal, bo inaczej... Ja w takich sytuacjach nie potrafię jeść. Jak coś się odpierdoli... Ja nie jadłem. Ja nie jem chudne w momencie... Ja to samo. Ja nie jadłem, nie spałem, wizyty u psychologów. Dla mnie najgorszym było to, że odbierasz komuś ojca, męża. Ja to sobie kiedyś wyobrażałem. To też w pewnym stopniu, tylko że gdybym wiedział, że tam kogoś potrącę, pojechałbym inną drogą. Ja sobie to kiedyś wyobrażałem, to jakby tak miało być, kurwa, że miałby pewnie w głowie to, że ta osoba pewnie miała gdzieś jechać dalej, tak jak ty mówisz, on miał iść do domu i on do domu nie dotarł. Ja tak miałem ostatnio, kurwa, jak gołębia rozjechałem. Ja mówię, jebany, mówię, kurwa, tak mi go szkoda było. No, nie śmiej się, ale... Ale ja wybiórką ratowałem ci, powiem szczerze. Ale tak miałem. Ja sobie myślę, ty, no przyleciał, kurwa, po jakiś, kurwa, kawałek chleba i on mi się wpierdolił pod koło. I ja jeszcze wychodzę, a on głowa rozjechana. Przecież ja, kurwa, z 3 godziny do siebie dochodziłem. Siedziałem, kawę piłem i o tym rozmyślałem. To sobie nie wyobrażam, co było z człowiekiem. Teraz miałem wypadek z Infinity, tym moim. Wjechałem na dwupasmówkę, tylko że u nas były straszne ulewy. W odcinku S1 jest takie miejsce, gdzie normalnie leje się woda i stoi woda. I ślizgasz się praktycznie. I ja, wiesz, wziąłem się za wyprzedzanie, dobiłem gdzieś do stówki i jak wjechałem na lewy pas do wyprzedzania, opony mi wpadły w aquaplaning. I kurwa, poleciałem bokiem. Przed sobą miałem białą korsę. No to już tylko zrobiłem tak, żeby tą przeciwkontrę, żeby tą korsę wyminąć, a przede mną barierki. Jak zadupiłem w te barierki, to potem ci powiem, jak tak rozmyślałem, mówię, lepiej te barierki niż miałbym tym Infinity skosić, przecież ja bym tą korsę, kurwa, zmiażdżył. A niech tam dziecko jedzie, a niech tam coś, więc już olałem to auto, znaczy olałem, nie olałem, bo też mi to się działo w głowie, siedzi do teraz. Wiadomo, to jest normalna rzecz. Trenuję, nie chce mi się, kurwa, wiesz, po prostu zajmuję się samochodami. Ale też mi to ten, wiadomo, tam mi też policjant powiedział, że ta woda nie miała prawa tam stać, że mogę się sądzić z zarządcą dróg, bo na drodze ekspresowej nie ma prawa. Nie ma prawa. No, ale to tak potrwa 2 lata. Nie? 2 lata, albo jeszcze więcej, no, właśnie. Ale na szczęście nie zabiłem nikogo, no u ciebie to sytuacja jest. No kurwa, mnie była też sytuacja, ja wiesz, wyskoczyłem z tego zakrętu prawego, mi powiedzieli policjanci, później próbowałem odbić na barierki, po prostu, żeby samochodem się wdupczyć w te barierki, a nie w tego człowieka. No brakło, mówi, od 12 do 15 cm, żebym go wyminął. No niestety nie udało się. Nikomu nie życzę takiego zdarzenia. Mam nadzieję, że zawsze was w życiu będzie ominiało. Ale jeżeli się trafia taka sytuacja, no to trzeba też... Ja akurat trafiłem na zajebistych ludzi, nie? Miałem bardzo duże wsparcie, mam zajebistych przyjaciół, którym dziękuję do dzisiaj. Oni na pewno mnie bardzo dużo w tym wsparli, wyciągnęli mnie z tego, ale co mi bardzo dużo dało, to siłownia, nie? Treningi i odcinanie się od wszystkiego. Trenowałem, odcinałem się. Potem chciałem startować na Pucharze Polskim, no niestety po tym wypadku dopadały mnie kontuzje. Było skręcenie stawu kolanowego, z naderwaniem związane właśnie krzyżowych tylnych. Miałem naderwany biceps, ścięgno bicepsa, skręcony łokieć i szczelony nadgarstek, więc dlatego nie startuję już 3 lata, bo te kontuzje były takie, że się skumulowało się to takie zdarzenie, te zdarzenia losowe, teraz ten wypadek. Startować i kolejne zdarzenie. Teraz miałem startować znowu i przy remoncie domu wybiłem szybę w drzwiach, 22 szwy, poszyty, pocięty, no niestety jestem 4 tydzień bez treningu, dalej coś odczuwam, boli, robię wiosłowania bardzo niewielkimi ciężarami, pomału się w to wdrażam, pomału chcę wracać, mam nadzieję, myślę, i jestem głęboko przekonany, że zobaczymy się na scenie na wiosnę, ale ten sezon uważam jako zamknięty, bo nic na siłę, nic na chama, a nie chcę wychodzić na scenę nie prezentując formy, którą tu forma musi być 110%. Wychodzę na scenę, wyjść, nie chcę być tłem, chcę walczyć z najlepszymi zawodnikami, chcę przegrywać z najlepszymi zawodnikami, albo z nimi wygrywać, a nie po prostu iść na łatwiznę. No u mnie takie sytuacje też miały, widzisz, ja byłem przez 3 lata na szczycie w top 3 na całym świecie. Na całym świecie, i kiedy już te 400 kilo miałem prawie pewne, strzeliła mi ta koszula przecież, też takie zrządzenie losu, pierdolnęła koszula, tak? Od tego momentu już nic nie było tak naprawdę takie samo, bo ja próbowałem wracać, bo jako tako nie byłem mocno uszkodzony, ale w głowie to miałem i to się zaczęło sypać. Tu bark, tu to. Próbowałem, wiadomo, ale też męczyło mnie to takie wracanie do tej formy i robienie wyników słabych jak na mnie, bo potem pojechałem na mistrzostwa, Europy i ciężarem rozgrzewkowym, jak pamiętacie, zdobyłem mistrza. Zrobiłem 320, tylko tak, z dupy, 320 i potem podchodziłem po 400 i zrobiłem mistrza. Ale tu chuj, niesatysfakcja takie coś, wiesz? I teraz. Widzisz, zrobiłem też jakąś formę, teraz też miałem dobrą formę, 380-90 byłem prawie pewien, że zrobię i co podczas przysiadów?
Zdupiła mi sztanga. Znaczy, może nie zdupiła sztanga, no, bo ją chciałem zrzucić, a się ręka zaklinowała, tak. A obsługa z jednej strony podniosła i co? Wyrwało cały triceps, nie? I teraz co? Ja próbuję trenować, to robię tylko jakiekolwiek siady, a gdziekolwiek co innego robię, to mnie normalnie wszystko boli. I ja nie potrafię, ważę 105 kg i nie potrafię normalnie pójść do góry, nie? Więc na razie po prostu odpuściłem. Jedyną odskocznią dla mnie teraz było to, że mogę się zająć tymi samochodami, tak jak mówię, nie? Ludzie mnie hejtują za to, kurwa, kiedy wrócisz do wyciskania, kiedy to, ale to nie jest tak. Ale też muszą zrozumieć, że tak, jeżeli my tutaj jesteśmy zamuleni, to nam... Ja wrócę, tylko ja mam teraz swoją odskocznię, w którą się wkręciłem i cieszę się, że się wkręciłem w tą całą odskocznię właśnie w te samochody, bo przynajmniej mam zajęcie. Jeżeli ja nie miałem tego zajęcia, ja siedziałem, chłopie, w domu, kurwa, i ostatnio zmontowałem taki swój filmik motywacyjny ze wszystkimi moimi rekordami na całym świecie. Ten filmik, kurwa, ma naprawdę mnóstwo wyświetleń, ludzie uwielbiają. On jest naprawdę dobrze zrobiony, sam się w niego wkręciłem i wiem, że wrócę. Mhm. Ale nie śpieszę się, nie chcę jeszcze teraz, ja chcę jeszcze psychicznie odpocząć, bo cała ta droga do 400 kg rozjebała mnie po tak prostu. Tak jest, to się zgadzam. To jest parcie na to wszystko, te oczekiwania. Oczekiwania, ty no, jesteś bardzo utytułowaną ktoś osobą. Ktoś teraz powie, kurwa, bo patrz jak ten Grzechu schudł, jak ten wagon schudł. No kurwa, co z tego, przecież ja będę chciał to zrobić 10 kg w miesiąc, znowu się tak nasram, wagi, wody naciągnę. Tylko pytanie, po co, jak ja się czuję dobrze ze swoją wagą 105 kg, a poza tym lżejsze auto ma lepsze przyspieszenie. No, tu się zgadza, tu się zgadza. Dobra, no chyba tyle rozgadaliśmy się, więc możemy zakończyć odcinek. Standardowo subskrybujcie kanał KFD, mój kanał też możecie subskrybować. Tyle. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Hej. KFD zaczyna rozbój, ćwić, jedz, śpi, powtórz. KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa, więc jedziesz. KFD zaczyna rozbój, ćwić, jedz, śpi, powtórz. KFD, wjeżdża na teren, jest masa, jest kasa.